W tym zadaniu będziemy chcieli wybrać jedną z trzech odpowiedzi. Oczywiście poprawną odpowiedź, a nie byle jaką i popatrzmy. Trójkąty znajdujące się poniżej są A przystające, B podobne, C nie są ani przystające, ani podobne. Zastanówmy się nad pierwszą opcją. Przystające. Dwa trójkąty są przystające, jeśli są identyczne. A tutaj widzimy, że te dwa trójkąty nie są identyczne, bo widzimy, że długości boków tego trójkąta wynoszą 5, a długości boków tego trójkąta wynoszą 7,5, więc te dwa trójkąty nie są przystające. Zastanówmy się teraz, czy te dwa trójkąty są podobne. O trójkątach podobnych myślimy w ten sposób, że to są trójkąty, które mają identyczny kształt. Co rozumiemy poprzez identyczny kształt? Możemy rozumieć to w ten sposób, że e, stosunki długości odpowiednich boków są identyczne, bądź też miary kątów jednego trójkąta są identyczne, jak miary odpowiednich kątów drugiego trójkąta. I zajmijmy się e, najpierw kątami. Popatrzmy. Widzimy, że tutaj mamy trójkąt, w którym trzy Kąty są identyczne. To wynika tutaj z tego oznaczenia. Te kąty są takie same, a wiemy, że suma miar kątów w trójkącie daje 180 stopni, więc jest tylko jedna opcja. Te trójkąty mają po 60 stopni, ponieważ 60 stopni plus 60 stopni to jest 120 stopni, plus 60 stopni to jest 180 stopni. I popatrzmy teraz w tym trójkącie. Widzimy, że tutaj również mamy trzy. Kąty, które są identyczne, więc jest tylko jedna opcja. Te kąty mają również 60 stopni. Więc widzimy, że miary kątów tego trójkąta są identyczne jak miary kątów tego trójkąta, więc już możemy wywnioskować, że te dwa trójkąty są podobne. Ja tutaj jeszcze wyszczególnię te kąty, żebyśmy mogli rzeczywiście lepiej zaobserwować to, że te kąty w tych e, trójkątach są identyczne. I możemy sobie tutaj już zaznaczyć, że te dwa trójkąty są podobne, ale możemy też to pokazać na drugi sposób, bo powiedzieliśmy, że stosunki długości odpowiednich boków są identyczne. Więc tutaj zbadajmy stosunek długości tych boków. JK, to jest tutaj ten bok, zaznaczymy sobie na niebiesko. I stosunek długości tego boku do no właśnie, do którego boku? To nie ma znaczenia. Możemy sobie wybrać na przykład tutaj e, ten bok ZY, ponieważ popatrzmy. Wiemy, że wszystkie boki są identyczne. Więc nie ma znaczenia, czy wzięlibyśmy ZY, czy ZX, czy XY. Te wszystkie boki mają identyczną długość, tak samo tutaj. Więc e, tutaj będziemy mieli ZY. Więc e, będziemy mieli tutaj 5. Przez 7,5. I teraz e, zobaczmy, jaki jest stosunek długości tutaj tych boków. KL, może wybiorę tutaj inny kolor, o, bo ten już tutaj użyliśmy, o, KL i XY. I XY. Widzimy, że stosunek długości tych boków również wynosi 5 przez 7,5. Więc to jest to samo co K. L przez yx i zostały nam jeszcze tutaj dwa boki, więc o zaznaczymy sobie tutaj ten bok. Y, więc ten bok to jest jl. I długość tego boku będziemy dzielili tutaj przez e, zx. Zx. I co możemy zaobserwować, że również tutaj stosunek długości tych boków jest identyczny. 5 przez 7,5, więc tutaj mamy zx. Zx. Więc to jest tutaj drugi argument, który pokazuje, że te dwa trójkąty są podobne. Pokazaliśmy podobieństwo tutaj na dwa sposoby. Pierwszy za pomocą kątów, drugi za pomocą stosunków yy, długości odpowiednich boków. Chciałbym, Abyśmy skupili się teraz nad jeszcze jedną rzeczą. Jaki jest związek pomiędzy przystawaniem a podobieństwem? Jeśli dwa trójkąty są e, przystające, jeśli dwa trójkąty są przystające, zapiszemy sobie przystające. Jeśli dwa trójkąty są przystające, to znaczy, że są identyczne. Co oznacza, że również miary kątów tych dwóch trójkątów będą takie same. Więc już na podstawie tego wniosku będziemy mogli wyciągnąć e, kolejny wniosek, że jeśli mamy dwa trójkąty przystające, to będziemy mogli od razu powiedzieć o tych dwóch trójkątach, że są podobne. Podobne. Ponieważ trójkąty podobne również mają, miary, również mają takie same miary kątów, prawda? Ale jeśli już tutaj chodzi o długości boków, jeśli dwa trójkąty są przystające, to długości boków są identyczne. To znaczy, że stosunek długości odpowiednich boków będzie równy 1 i ten stosunek zawsze będzie taki sam, więc to jest tutaj drugi argument za tym, że jeśli mamy dwa trójkąty przystające, to są podobne. Ale niestety nie możemy o tym powiedzieć w drugą stronę, że jeśli mamy dwa trójkąty, Kąty podobne, to są one przystające, bo tutaj mamy idealny kontrprzykład. Mimo tego, że miary kątów tych dwóch trójkątów są identyczne, to widzimy, że stosunki y, długości odpowiednich boków są różne od jeden. Co za tym idzie, te y, boki nie są identyczne, więc jeśli mamy dwa trójkąty podobne, to nie są one takie same. Możemy to sobie wyobrazić również za pomocą tutaj takiego grafa. Jeśli będziemy mieli tutaj całą przestrzeń wszystkich trójkątów, Podobnych, czyli tutaj są trójkąty podobne, to tutaj gdzieś pewnym podzbiorem e, tych trójkątów podobnych są trójkąty przystające. Chyba tutaj mi się nie zmieści i najpierw napiszę przysta, przystające. Przystające. I tutaj chyba nawet za pomocą tego rysunku będzie łatwiej zapamiętać. Jeśli mamy jakieś trójkąty przystające, to widzimy, że są one również podobne. A jeśli jest jakiś trójkąt podobny, który będzie na przykład gdzieś tutaj, to nie jest on przystający. Jeśli mielibyśmy tutaj oznaczony jakiś trójkąt podobny, to widzimy, że nie znajduje się on w tym podzbiorze, który oznacza trójkąty przystające. I, i dzięki temu tutaj łatwo to zapamiętać. I to jest na, naprawdę bardzo ważne. I skoro powiedzieliśmy, że te trójkąty nie są przystające, ale są podobne, to również moze, możemy sobie skreślić odpowiedź C, bo one nie, znaczy inaczej, ta odpowiedź nie jest poprawna, bo wiemy, że te trójkąty są podobne, czyli nie są ani przystające, ani podobne, jest złą odpowiedzią. Czyli jedyną odpowiedzią poprawną jest tylko tutaj ta odpowiedź B. Te dwa trójkąty są podobne.